Alejki na cmentarzu komunalnym od lat prosiły się o remont. Zieleń miejska stara się sukcesywnie poprawiać ich stan. Teraz trwają prace na kolejnym odcinku alejki. Za kwotę 500 tysięcy złotych z Urzędu Miasta, z budżetu miasta realizujemy remont alejki wzdłuż ulicy Świętego Wojciecha. Mówimy tutaj o odcinku 450 metrów bieżących. To jest około 1300 metrów kwadratowych alejek zostanie wymienionych. Myślę, że to potrwa z 2-3 miesiące. Alejki będą realizowane wraz oczywiście z odwodnieniem, utwardzeniem terenu, tak żeby ta jakość na cmentarzu, zwłaszcza w tej starej części cmentarza, się poprawiła. Po realizacji tej inwestycji cały odcinek alejki wzdłuż ulicy Świętego Wojciecha aż po biuro i kaplicę będzie wyremontowany. Następne alejki, które również wymagają poprawy, będą remontowane w kolejnych latach. Nie da się zrobić jednorazowo. Rzeczywiście, oczywiście tutaj mamy wsparcie ze strony budżetu miasta. Liczymy, że każdorazowo, co roku będziemy mogli dany odcinek wymieniać. Ten zakres prac jest bardzo duży na cmentarzu, zwłaszcza w tej starej części, bo nowe kwatery to oczywiście, jak realizujemy, to są oczywiście z nowymi alejkami. Stara część wymaga wymiany, ale będziemy to na pewno sukcesywnie każdego roku wymieniać. Koszt remontu alejki wzdłuż ulicy Świętego Wojciecha to 500 tysięcy złotych.